Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło gościć u Państwa i móc dzisiaj opowiedzieć o drogach, które wybrały kobiety do tego, żeby osiągnąć wielki sukces w świecie nauk. Będę mówił właściwie o naukach bardziej ścisłych, ale obiecuję nie zanudzać Państwa wzorami chemicznymi i wzorami fizycznymi, które niewątpliwie są bardzo piękne, ale może nie dla wszystkich. Proszę Państwa, myślę, że na początku warto przypomnieć słowa nomen omen kobiety, która skończyła studia chemiczne, Margaret Thatcher, która kiedyś powiedziała: jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane, powiesz to mężczyźnie, a jeśli chcesz, by zostało zrobione, powiesz to kobiecie. Ma to bardzo poważne uzasadnienie, proszę Państwa, ponieważ kobiety, które zajmują się naukami ścisłymi, są niezwykle skrupulatne, o wiele bardziej są skrupulatne niż mężczyźni. Wynika to, jak Państwo doskonale wiecie, z większej cierpliwości, większej dokładności, która cechuje właśnie kobiety. Nie byłbym sobą, gdybym, będąc w progach profesor Grzegorzewskiej, nie wspomnieć o niej parę słów, a właściwie pochwalić się tym, że również w Poznaniu, w moim rodzinnym mieście, mamy pomnik pani profesor Grzegorzewskiej przed zespołem szkół specjalnych na ulicy Rycerskiej. Jest on niezwykle wymowny, ponieważ przedstawia panią profesor właśnie z tymi, których najbardziej ukochała, a więc z dziećmi. Więc jest to takie dla mnie bardzo miłe, że mogę dzisiaj gościć u Państwa i również pochwalić się tym, że u nas w Poznaniu także cały czas pamiętamy o pani profesor. Proszę Państwa, tło wydarzeń, które jest związane z tworzeniem nauk ścisłych i z tym, jak kobiety, wybitne kobiety, fizyczki, chemiczki czy matematyczki, tworzyły i działały, wiąże się z tymi wydarzeniami. Właściwie tutaj, jak Państwo widzicie, na początku odkrycie promieni X i to jest ten moment, kiedy parę lat wcześniej przychodzi na świat Maria Skłodowska-Curie i zamykamy całą epokę odkryć związanych z tworzeniem bomby atomowej przez przyjście przez śmierć Lizy Meitner, innej wybitnej uczonej. Te kobiety, zresztą jak większość bohaterek dzisiejszego wykładu, będzie łączył jeden bardzo wspólny mianownik. Ale zanim o tym powiem, proszę zwrócić uwagę, jak wygląda na przykład układ okresowy, czyli codzienne narzędzie mojej pracy, w którym znajduje się kilka pierwiastków chemicznych, którym nadano imiona na cześć wielkich uczonych. I tutaj Państwo widzicie m.in. oczywiście Gadolin, Einstein, Fermi, Mendeleev, Nobel, Lorentz. Inni wybitni mężczyźni, m.in. Rutherford, Seaborg i Oganesson. Ta dwójka panów zaznaczonych na kolorowo jest o tyle interesująca, że nadano nazwy pierwiastkom za ich życia. Czyli to był taki bardzo duży hołd. No i oczywiście mamy również Kopernika. I w tym całym gronie mamy tylko dwie kobiety. Jedną jest właśnie Maria Skłodowska-Curie, chociaż tak nomen omen nazwa została nazwana na cześć Marii i jej męża Piotra Curie. No i Lizę Meitner. Myślę, że po dzisiejszym wykładzie będą Państwo pamiętali to nazwisko i, mówiąc bardzo kolokwialnie, będą Państwo bardzo źli na los, który ją spotkał, bo ja przez właściwie całe dorosłe życie, kiedy zajmuję się jej życiem i badam jej życie, zawsze kiedy o tym mówię, mam pełno w sobie emocji. Również te wybitne kobiety, które dążyły do tego, aby się wykształcić, żeby zdobyć wykształcenie w naukach ścisłych, przyczyniły się do odkrycia kilku pierwiastków radioaktywnych. Państwo oczywiście doskonale znają polon i rad, ale mamy również odkryty technet, ren, frans i protaktyn. Warto zwrócić uwagę, że ten pierwiastek odkryła uczennica Marii Skłodowskiej-Curie i również nazwała go na cześć ojczyzny swojej Francji, tak jak Maria Polon na cześć, przypomnę, wówczas nieistniejącej Polski. Z tym pierwiastkiem technetem były pewne problemy, ale to nie będę może Państwa bardzo mocno w to wgłębiał i zanudzał. W każdym razie zacznijmy od tej pionierki, od tej, która rzeczywiście wprowadziła nas na zupełnie nowe tory nauki. Maria Skłodowska-Curie, jak Państwo doskonale wiecie, urodziła się w 1867 roku w Warszawie, tutaj na ulicy Freta 16.
miała od samego początku doskonały czas i przywilej uczenia się. To był przywilej uczenia się w domu. Jej rodzice byli niezwykle wykształceni i również, nie będę tego przy każdej bohaterce mówił, ale wszystkie bohaterki tego wykładu miały to szczęście, że miały cudownych rodziców, którzy chcieli, żeby ich córki w tych trudnych wówczas czasach się kształciły, żeby mogły zdobyć wykształcenie, jeśli to możliwe, również wyższe, bardzo często za granicą. Oczywiście nie zawsze było to łatwe, ale większość tych pań, o których dzisiaj Państwu powiem, miały to szczęście. Miały również takie szczęście, że trafiały na mężczyzn w przyszłości, swoich mężów, którzy pomagali i wspierali je w tym, żeby mogły się kształcić. I tutaj właściwie od samego początku ten geniusz, czyli właściwie ten impuls, który kierował je na kierunek nauk ścisłych, był niezwykle ważny, bo to właściwie zawsze rodzice, a w szczególności ojcowie, co jest dosyć charakterystyczne, naprowadzali swoje córki właśnie na tory fizyki i chemii. Niektóre z nich, jak wspomniana już Liza Meitner, chciała zostać lekarzem, ale to właśnie ojciec nakierował ją na fizykę. Tutaj na tym slajdzie widzą Państwo rzeczy, które stworzyła, które wymyśliła, odkryła, zbadała Maria Skłodowska-Curie. Nie będę też wchodził w niuanse techniczne. Jednym z najważniejszych punktów jest właśnie ten tutaj, w którym Maria stwierdziła, że niektóre minerały, takie jak blenda smolista, chalkolit czy autunit, mają silniejszą radioaktywność, czy silniejsze promieniowanie, niż wynika to z zawartości uranu. I tutaj mamy, proszę Państwa, pierwszy geniusz Marii Skłodowskiej-Curie, o którym dzisiaj właściwie nie pamiętamy i zapominamy. Co zrobiła uczona? No, wiedziała, że to promieniowanie jest większe, niż wynika to z zawartości uranu. Wobec powyższego prawdopodobnie znajduje się tam nowy pierwiastek. Ponieważ znała skład chemiczny tych związków, zrobiła syntezę w laboratorium. I się okazało, że taki związek minerał, który otrzymała w pracowni, ma normalne promieniowanie. Czyli w tym naturalnym, z tą silniejszą, dziwną naturą promieniowania, musi występować pewien nowy pierwiastek. Jak się później okaże, były to dwa pierwiastki. Ale proszę zobaczyć, przecudnie prosty eksperyment myślowy prowadzi ją do eksperymentu chemicznego i dowodzi czegoś fenomenalnego, czegoś, co całkowicie zmienia nasze spojrzenie nie tylko na fizykę i chemię, ale całkowicie na budowę atomu, na erę atomową. I oczywiście te dwa pierwiastki Maria wydobywa. Tutaj przedstawiam Państwu kolejny genialny krok zarówno Marii, jak i Piotra. Jest to urządzenie, które służyło w tak zwanej metodzie Curie do mierzenia radioaktywności. Również nie będę tutaj wchodził w szczegóły, żeby Państwa nie zanudzać, ale cały aspekt geniuszy polega na tym, że tych kilka sprzętów wymyślił, skonstruował Piotr Curie, a udoskonaliła Maria. Więc znowuż proszę zobaczyć, ten wpływ męża niezwykle ważny do tego, że nie hamował jej. Nie rozwijaj się, nie badaj, tylko wręcz przeciwnie, zachęcał. Najpierw był ojciec Władysław, później mąż. I tutaj Państwo widzą Marię i Piotra oraz Gustawa Bemonta w pracowni w szopie przy ulicy Romont w Paryżu w 1900 roku właśnie przy tym sprzęcie. A zresztą Bemont brał czynny udział w odkryciu radu, o czym nie wszyscy wiemy. A tutaj sam miałem przyjemność pójść drogą Marii i również na oryginalnym sprzęcie, który znajduje się w Muzeum Curie w Paryżu, dokonać pomiaru radioaktywności. Nie muszę chyba Państwu mówić, co się ze mną działo i co wówczas czułem. W każdym razie, proszę Państwa, proszę też zwrócić uwagę, jak bardzo świat nauk ścisłych był męskim światem. W 1898 roku Gerhard Schmidt, niezależnie od Marii Skłodowskiej-Curie, odkrył, że tor, jeden z pierwiastków występujących naturalnie w przyrodzie, wysyła podobne promieniowanie do uranu. Maria Skłodowska opisała swoje spostrzeżenia również w komunikacie i później powołuje się na nie właśnie Gerhard Schmidt, który w komunikacie swoim, wydanym po niemiecku, pisze, że do podobnego eksperymentu wniosku doszedł Hern i pan S.K. Curie. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby w 1898 roku naukami ścisłymi mogła się zajmować kobieta. To będzie jeszcze pokutowało przez wiele lat. Tutaj kolejny geniusz Marii Skłodowskiej-Curie. Nie chcę znowu wchodzić w szczegóły,
Kiedy dzisiaj patrzy na to chemik, czy chemik analityk, będzie dla niego to bardzo prosty zabieg izolacji z blendy smolistej pierwiastków. Ale ten cały szlak chemiczny Maria musiała opracować od podstaw. Ona nie wiedziała, jak wyizolować polon, czy jak wyizolować rad. Więc proszę zauważyć, jak bardzo żmudna, wielka, ciężka praca i znowuż ten przepiękny, ta przepiękna droga do tworzenia nauki, pięknie twórczej nauki, jaką jest chemia. A w takich warunkach, proszę Państwa, pracowała. To jest wejście do, na podwórze z szopy, do szopy przy ulicy Lomont. Proszę zauważyć, ściana podtrzymywana belkami. A warunki absolutnie niesprzyjające pracy laboratoryjnej. Dzisiaj, jeżeli wchodzimy do laboratorium chemicznego, to ono wygląda zupełnie inaczej. BHP by w życiu nie dopuściło do tego, żebyśmy weszli do takiego budynku. A oni w takich warunkach, z dziurawym dachem, legendarnym dziurawym dachem, z temperaturą w zimie spadającą poniżej zera, pracowali i wyizolowali te dwa pierwiastki. I tutaj ten słynny aparat do metody Curie, niezwykle czuły i wrażliwy. W wilgoci, w wietrze, tutaj właśnie stoi i tutaj dokonują swoich prac, które publikują oczywiście w trzech komunikatach. I tutaj te komunikaty właśnie Państwu przedstawiam. Najważniejszy to jest komunikat z 18 lipca 1898 roku, który donosi o odkryciu polonu i Maria Skłodowska-Curie wprowadza termin radioaktywność. Ona tworzy tą naukę. I wreszcie w grudniu, 26 grudnia, proszę zauważyć, jest to Boże Narodzenie, małżonkowie Curie donoszą o odkryciu radu. Pracują oczywiście bardzo intensywnie nad chemią tych dwóch pierwiastków. Między innymi określają masę atomową radu. Tutaj mają Państwo piękną fotografię przedstawiającą rad, który jest rzeczywiście cudownym pierwiastkiem. Proszę zwrócić uwagę, to zdjęcie jest wykonane w całkowitej ciemności i on tak bardzo dawał taką dużą energię, tyle światła, że można było przeczytać napis, który nad nim się znajduje. Ale niestety jeden z tych pierwiastków, czyli polon, nie ma tyle szczęścia przez wiele lat. Tutaj mają Państwo układ okresowy pierwiastków, który jest system de elementy, który możemy widzieć na Politechnice Gdańskiej. I proszę zauważyć, to jest układ okresowy z lat 904-45 i rad mamy tutaj umieszczony. No ale polon, dosyć, że Polski nie ma na mapach świata przez wiele lat, to jeszcze później, a również w niemieckim układzie okresowym. A więc proszę zwrócić uwagę, jak nauka potrafi być również polityczna czasem. Uczeń Marii, Mirosław Kernbaum, właśnie powiedział, że dziwnym trafem polon dzieli los narodu polskiego. Jest, ale tak naprawdę nikt go nie uznaje. Fenomen prac małżonków Curie był również związany z określeniem tak zwanej chemii radiacyjnej i Curie terapii. Tutaj Państwo widzą przedramię Piotra Curie z eksperymentem, który wykonał na nim. Naświetlał sobie skórę właśnie chlorkiem radu. Tą ranę opisywał, badał, czy ona ropieje, czy pojawiają się strupy, jaka jest duża, jak długo się goi. I to oczywiście spowodowało, że te pierwiastki zostały wykorzystywane w medycynie. Tutaj mamy pacjenta z ewidentnym nowotworem pod okiem. Proszę zauważyć, że po nałożeniu specjalnej maski, która zawiera igły z radem, ta narośl oczywiście znika. Pojawia się inne pytanie. Jaka była dawka tego promieniowania? Czy ona spowodowała tylko zniszczenie tego guza, czy jednocześnie również skutki uboczne? No możemy być pewni, że tak. Inny przykład, również zmiany skórnej, która została leczona metodą Curie. No i to wszystko doprowadza Marię i Piotra do Sztokholmu, do tej najważniejszej nagrody w naukach ścisłych, czyli Nagrody Nobla. I tutaj również proszę zwrócić uwagę na pewne niedocenienie kobiety. Maria Skłodowska-Curie w 1903 roku była już doktorem nauk fizycznych, miała już doktorat. Natomiast na tym dyplomie jest wymieniona jako druga, a mało tego, pod nazwiskiem Piotra Curie jest wpisane, że nagrodę otrzymuje jego żona, Maria Curie. Jeden z akademików szwedzkich, kiedy przedstawiał biogramy Marii Skłodowskiej-Curie, powiedział, że należy się cieszyć, że Bóg stworzył kobietę bardzo pomocnego asystenta dla mężczyzn. Więc proszę zauważyć, mamy początek XX wieku i mimo, że kobieta jest naprawdę wybitnie uzdolniona, bardzo genialna, jest traktowana tylko jako asystent. Maria oczywiście udowodniła światu, że tak nie jest. W 1911 roku otrzymuje Nagrodę Nobla samodzielnie, tym razem z chemii. Jest jedynym człowiekiem, który otrzymał dwie Nagrody Nobla z dwóch różnych dyscyplin naukowych. Nikomu się do tej pory nie udało tego sukcesu powtórzyć.
I tym razem widzą Państwo na dyplomie już nazwisko Marii Sklodowska-Curie, pisane polskim zwyczajem, najpierw nazwisko męża, panieńskie, potem nazwisko męża. No i oczywiście niedaleko pada jabłko od jabłoni, ponieważ córka Marii i Piotra Curie, Irene Joliot-Curie, była równie genialna co matka. No tutaj oczywiście nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, że zarówno matka, czyli Maria, jak i w krótkim swoim życiu Piotr Curie również zachęcali Irenę do pracy, a więc byli tym bodźcem pierwszym, który spowodował, że ten geniusz, ta genialna myśl w jej głowie się zrodziła. I Maria, Irena Joliot-Curie, proszę Państwa, jest osobą, która odkryła wraz z mężem tak zwaną sztuczną radioaktywność. Też nie będę tutaj Państwa zanudzał detalami eksperymentu, które przeprowadzili. W każdym razie chodzi o to, że mamy pierwiastek, który nie jest radioaktywny i pod wpływem pewnego bombardowania staje się radioaktywny. Coś niesamowitego, ponieważ w medycynie takie sztucznie otrzymane izotopy są wykorzystywane do dzisiaj. I to, ten eksperyment, to odkrycie sprawiło, że bardzo często mówimy, że odkrycie Ireny i Fryderyka Joliot-Curie jest o wiele bardziej ważne w świecie nauk ścisłych niż odkrycie Marii i Piotra Curie, ponieważ dali nam więcej pierwiastków, które możemy wykorzystywać w medycynie. A tutaj jest pierwsza historyczna reakcja przekształcenia właśnie nieradioaktywnego glinu w radioaktywny fosfor, który tworzył później krzem. Irena była o tyle genialna, że mogła dostać, proszę Państwa, właściwie w swoim życiu cztery nagrody Nobla. Pierwszą za odkrycie neutronu, niestety błędnie zinterpretowała wyniki badań i nagrodę Nobla otrzymał James Chadwick. Kolejną za odkrycie pozytonu, również nieco błędnie zinterpretowała wyniki badań i otrzymał tą nagrodę Anderson. Później brała także udział nad rozszczepieniem jądra atomowego. O tym, jak wielkie było odkrycie sztucznej radioaktywności, może świadczyć fakt, że już w rok po odkryciu, odkryli to w 1934 roku, otrzymują Nagrodę Nobla z chemii. Niestety Maria Sklodowska tego wielkiego zaszczytu nie dożyje. Umiera w lipcu, 4 lipca 1934, a Nagrody Nobla są przyznawane 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Ale tutaj Państwo widzą już dwa osobne dyplomy noblowskie. Jeden dla Ireny, drugi dla Fryderyka. Inną wybitną uczoną, o której właściwie kompletnie nie wiemy, nawet której kompletnie nie znamy, nawet w rodzinnej Kanadzie jest mało znana, jest Harriet Brooks. Historia właściwie bardzo podobna, również rodzice bardzo mocno wspierają ją w kształceniu, zbiera pieniądze, może studiować pod kierunkiem Ernesta Rutherforda, króla radioaktywności, później również u Marii Curie. I to właśnie ona jest jedną z tych kobiet, którą dzisiaj uznajemy za odkrywczynię radonu, pierwiastka, proszę Państwa, który jest wszędzie, nawet w tej chwili tutaj. Jest to pierwiastek radioaktywny, gaz radioaktywny, który jest jednym z głównych przyczynków do tego, że chorujemy na choroby nowotworowe układu oddechowego, o czym nawet nie wiemy. Ale żeby Państwa nie straszyć, nie istnieje on w takim stężeniu, że nas od razu zabija i nie w każdym budynku. Jest to po prostu spowodowane pewnymi aspektami związanymi z architekturą. I właśnie badając między innymi tego typu szlaki zmian pierwiastków, przechodzenia jednych w drugich, Harriet Brooks stwierdza, że najprawdopodobniej w takim szlaku tworzy się emanacja i tą emanację nazywa później radonem. Oczywiście jest to bardzo trudne do udowodnienia, bo mamy tutaj gaz. I w tym świecie naukowym, tutaj jest przepiękna ilustracja, proszę zwrócić uwagę, sami mężczyźni i jedyna Harriet Brooks. Takie zdjęcia mogą Państwo znaleźć w internecie aż do 1933 roku, kiedy na konferencji Solvay obok Marii Curie będzie jej córka Irena i Lisa Meitner, a poza tym sami mężczyźni. A więc patrząc na zmianę, chociażby dzisiaj na tą konferencję, mogą Państwo zauważyć, jak bardzo pięknie to wszystko ewoluowało, że kobiety w końcu zostały uznane za kogoś, kto może się kształcić i uczyć, a nie tylko za asystentki mniej lub bardziej genialnych mężczyzn. I wreszcie, proszę Państwa, przechodzimy do Lizy Meitner. Tutaj wypisałem kilka jej najważniejszych osiągnięć naukowych. Najważniejszym jednak jest to zjawisko prawidłowego zinterpretowania rozszczepienia jądra atomowego i wyliczenia energii, która w tym powstaje. To jest ta
energia, która się tworzy w reaktorach jądrowych i również ta sama, która powstaje w bombach atomowych. Jeśli ją kontrolujemy, to jest reaktor jądrowy, jeśli jej nie kontrolujemy, to jest bomba atomowa. A Meitner oczywiście znowuż miała ten bodziec pedagogiczny, który wychodził od rodziców, od ojca i od matki. A matka zresztą mówiła do niej bardzo często: słuchaj swoich rodziców, ale myśl samodzielnie, co w XIX wieku było również niezwykle rzadkie. Niestety Liza Meitner miała, oczywiście mówię to w cudzysłowie dla Państwa, podwójnego pecha. Poza tym pechem bycia kobietą w tamtych czasach, miała drugiego pecha, który polegał na tym, że była Żydówką. Żyła w czasie, kiedy Hitler doszedł do władzy i zagrażało jej jawne niebezpieczeństwo. Kiedy stała się już niezwykle znana po I wojnie światowej, odkrywając pierwiastek protaktyn ze swoim asystentem, mówię specjalnie asystentem, ponieważ jest to człowiek, który nie miał tyle godności w sobie, co Piotr Curie, nie wspierał jej tak bardzo, żeby wspólnie otrzymali Nagrodę Nobla. Badali zjawiska radioaktywności. I kiedy właśnie dochodzi do tego najważniejszego momentu odkrycia, Meitner jako Żydówka musi opuszczać Berlin, wyjeżdża do Danii. Otto Hahn przeprowadza kluczowe eksperymenty z uranem, ale jako chemik absolutnie nie potrafi wyjaśnić tego zjawiska, które zaobserwował. Pisze listy do Lizy Meitner, tu zawsze jak o tym mówię, to jest niesamowite. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że listy z Berlina do Szwecji, bo ona później z Danii uciekła do Szwecji, właściwie do Sztokholmu, dochodziły z dnia na dzień. To dzisiaj czasami na listy czekamy kilka dni, a to datowane bardzo często są te listy Berlin 9 rano, dana godzina, a Liza Meitner odpisuje Sztokholm następnego dnia po południu i te listy rzeczywiście przechodziły bardzo szybko. W każdym razie, jak Państwo widzicie, ona w jednym z listów wyjaśnia to zjawisko. I tutaj, żeby też Państwa mocno nie zanudzać, tylko proszę zauważyć, że jeden pierwiastek może pękać, czyli atom, może pękać na jego jądro, na dwa różne inne, na bar i krypton, i temu zjawisku towarzyszy wielka energia, która się wydzieli. No i coś, co wprowadza mnie zawsze w osłupienie. 48 nominacji do Nagrody Nobla. Dzisiaj miałem przyjemność już o tym rozmawiać. Albo właściwie nieprzyjemność, zależy jak na to spojrzymy. I nigdy Nagrody Nobla Liza Meitner nie otrzymuje. No, dwa podstawowe zarzuty ma Sztokholm. To jeden, oczywiście nie wprost. Jeden to że jest kobietą, drugi to że jest Żydówką. Proszę zobaczyć w tych czasach wojennych, ile ma tutaj nominacji. No i proszę zwrócić uwagę na to, ile razy ją nominuje Otto Hahn, czyli ten przyjaciel od stołu laboratoryjnego, raz. I za te wspólne prace związane z rozszczepieniem jądra atomowego Hahn otrzymuje Nagrodę Nobla, a Liza Meitner nie. Trafiła właściwie na świetnik historii, przez wiele, wiele lat była zapomnianą uczoną. Odkryła ją profesor Symes z Colorado, która przypomniała nam, że właśnie tak wielka, wybitna uczona żyła. Ale taką wielką spadkobierczynią pracy Marii Skłodowskiej-Curie jest Stefania Horowitz, która się urodziła w Warszawie, w bardzo znanej i zasłużonej rodzinie żydowskiej. Niezwykle istotny był znowuż wpływ ojca Stefanii na jej wykształcenie. To on ją zachęcał do tego, żeby zrobiła doktorat z chemii organicznej w Wiedniu, a potem żeby pracowała właśnie w dziedzinie radioaktywności. Ale Stefania Horowitz była bardzo mocno rozwinięta, jeśli chodzi o głód wiedzy. I nie tylko zajmowała się chemią, ale również nieco później, pod koniec życia, przerzuciła się na psychologię i na pedagogikę. Zajmowała się trudną młodzieżą, pomagała im w nauczaniu. Nie wiemy dokładnie, jakie są losy Stefanii Horowitz, ponieważ, jak Państwo również widzicie, nie wiemy dokładnie, kiedy została zamordowana. Wiemy na pewno, że sama wraz ze swoją siostrą Zofią Nathanson zgłosiła się na Umschlagplatz i została wywieziona do Treblinki. Nie wiemy niestety, kiedy została dokładnie zamordowana. Nie ma w dokumentach tej wzmianki. Wiemy, że był to prawdopodobnie początek wojny. Rodzina Stefanii Horowitz raczej optuje za datą 1940 rok, niektórzy historycy uważają 1942, no ale to jest niestety
duży znak zapytania. Ten portret, który Państwu tutaj przedstawiam, jest niezwykły, ponieważ namalował go ojciec Stefanii Chorowic, znany artysta, który między innymi portretował Habsburgów. Tutaj Państwo widzą między innymi cesarzową Sisi. I tutaj mamy autoportret ojca Stefanii. Widzimy również najbardziej chyba znany portret cesarza Franciszka Józefa, ale także Helenę Modrzejewską i ten najbardziej znany portret Adama Mickiewicza wyszedł spod ręki Chorowica. Mogę tutaj powiedzieć Państwu ciekawostkę, że ten portret był właściwie całopostaciowy. A później właśnie on zaginął i z niego odrysowywano tylko tą część twarzy. Chorowic również miała szczęście współpracować z wybitnym chemikiem Ottonem Hennig-Schmidtem, który był na szczęście o wiele bardziej odważny i powiedział szlachetny niż Otto Hahn. Wspólnie publikowali pracę. Niestety ta współpraca została przerwana między innymi przez wybuch II wojny światowej. W tej chwili znamy tylko dwa portrety Stefanii Chorowic fotograficzne. Tu jest jeden z nich wykonany w Instytucie Radowym w Wiedniu i drugi jeszcze znamy z obrony doktoratu. I wreszcie, proszę Państwa, uczona, dość kontrowersyjna, żeby nie było tak, że wszystkie panie, o których dzisiaj mówię, były zawsze bardzo szlachetne. Ida Nodak, która swego czasu była posądzana o współpracę z hitlerowcami. Po wojnie została oczyszczona z tych zarzutów, natomiast między innymi może świadczyć o tym fakt, że w czasie II wojny światowej wraz z mężem miała doskonałe warunki do pracy laboratoryjnej, a w tamtych czasach, jeżeli ktoś oczywiście nie był przeciwko hitlerowcom, to mógł sobie pozwolić na tego typu pracę. I tutaj znowuż pojawia się ten charakterystyczny schemat. Ojciec niezwykle bystry, pierwszy zauważa ten błysk Idy Nodak na spojrzenie fizyki i chemii. On ją zachęca do tego, żeby zaczęła się kształcić w tym kierunku. On kupuje jej książki, on jej pokazuje laboratorium. Później ma szczęście, ponieważ w 26 roku trafia na innego mężczyznę, który rzeczywiście znowuż stoi obok niej, dzielnie jej pomaga, jest to Walter Nodak. I wspólnie podejmują się odkrycia dwóch pierwiastków, których nie było już jeszcze wówczas w układzie okresowym, wraz z asystentem Ottonem Bergiem, świetnym radiologiem. Tutaj chciałbym zwrócić Państwu taką uwagę na fartuch Nodaka, proszę zobaczyć, jak on wygląda. Mało tego, w ręce trzyma cygaro. Dzisiaj, jak gdybyśmy ktokolwiek z chemików wszedł do laboratorium z fajką, z cygarem czy z papierosem, to natychmiast zostałby zwolniony pewnie dyscyplinarnie. Natomiast w tamtych czasach można było destylować rozpuszczalniki łatwopalne i oczywiście palić przy tym bez żadnych przeszkód. Zresztą podobno, zresztą nawet nie podobno, a na pewno nikotyna bardzo stymulująco wpływa na mózg i większość wybitnych uczonych pożerała wręcz, mówiąc w cudzysłowie, tytoń. Chociażby mogą Państwo zawsze pamiętać Einsteina z fajką, Nilsa Bohra z fajką, Liza Meitner paliła bardzo dużo papierosów. Czasami mówiono, że wchodzono do ich laboratorium, do Lizy Meitner i Ottona Hahna, to nie można było ich widzieć, taki był dym, tylko było słychać, w którym końcu laboratorium są, ponieważ rozmawiają ze sobą. Także proszę sobie wyobrazić, jak bardzo. A obydwoje dożyli w sędziwego wieku 90 lat. Nie żebym zachęcał do palenia, prawda? A w każdym razie taką udało się odkryć dwa pierwiastki. Jeden nazwali Renem od rzeki Ren, w pobliżu której urodziła się Ida. Drugi nazwali Mazurem na cześć regionu Mazury, wówczas w Prusach Wschodnich. Jednak z tym pierwiastkiem pojawił się pewien problem, ponieważ inni uczeni nie odtworzyli eksperymentów Nodaków i nie udało im się wydzielić tego pierwiastka. Stąd przez wiele lat Ida była uważana za oszustkę naukową, że ta praca nie była rzeczywiście skrupulatna. Dzisiaj wiemy z całą pewnością, że odkryła ten pierwiastek, ponieważ on powstaje samorzutnie w wyniku samorzutnego rozszczepienia uranu, który znajduje się w niewielkiej ilości w próbce. Stąd była bardzo precyzyjnym chemikiem, analitykiem i udało jej się zaobserwować i wyizolować niezwykle małe ilości tego pierwiastka. Ale w 1937 roku ten pierwiastek został zamieniony na technet, który otrzymała dwójka uczonych w wyniku reakcji jądrowej, którą tutaj Państwu na tym slajdzie pokazuję.
Ale oczywiście znowu wchodzimy przez chwilę w politykę. Ten sam układ okresowy, który już Państwu pokazywałem, nadal Polonu na nim nie ma. Natomiast Mazur, który był poddawany i którego istnienie było poddawane wątpliwość i który właściwie wiele naukowców uważało za niebyły, w tym niemieckim układzie okresowym, jak Państwo widzicie, się znajduje. I wreszcie Margaret Perry, uczennica Marii Skłodowskiej-Curie, pierwsza kobieta, która trafiła do Francuskiej Akademii Nauk. Maria Skłodowska startowała, niestety nigdy nie została wybrana. Jej córka Irena również nigdy nie została wybrana do Francuskiej Akademii Nauk. Miała większy dystans niż jej matka, ponieważ mówiła, że akademicy są przynajmniej konsekwentni, jeśli nie wybierają kobiety, nie łamią tych reguł. W końcu w 1962 roku Perry została wybrana. Proszę Państwa, wszystkie te panie, o których dzisiaj Państwu mówiłem, wciąż ten sam scenariusz. Zawsze na początku pojawia się ojciec. Ten impuls do pracy naukowej, do tego, że jesteś czegoś warta, nie musisz się bać pracy naukowej, jesteś równa mężczyzną, a nawet lepsza, wychodził zawsze od ojca. I również w tym przypadku tak było. Margaret Perry, pracując oczywiście w tej samej tematyce, co Maria Skłodowska-Curie, zajmuje się pewnym pierwiastkiem, aktynem, który tutaj Państwo widzicie, i w wyniku bardzo żmudnych prac stwierdza, że może się on przekształcać w pierwiastek, któremu nadała nazwę France. To był początkowy symbol, dzisiaj ten symbol jest nieco inny, FE. W każdym razie pojawiły się pewne problemy, ponieważ asystent Marie de Vierne nie uznawał odkrycia Perry, chciał, żeby pojawiło się przy tym również jego nazwisko, i dopiero Irena Joliot-Curie wkroczyła do akcji i uznała odkrycie Perry. To odkrycie było niezwykle ważne, ponieważ France jest niezwykle radioaktywnym pierwiastkiem, który także był wykorzystywany do walczenia z chorobami nowotworowymi. Niestety wpłynął mocno negatywnie na samą uczoną. Zachorowała na chorobę nowotworową kości, straciła palce przy obu dłoniach i rzeczywiście zmarła na chorobę nowotworową później. I tutaj widzą Państwo te pierwiastki, które w większości zostały odkryte przez kobiety. Nie mówiłem tutaj o Bercie Karlik, która przyczyniła się do odkrycia izotopów astatu. Jedynie aktyn, tor i uran odkryli mężczyźni, natomiast pozostałe z tych radioaktywnych Maria Skłodowska-Curie, Lisa Meitner, Perry, Harriet Brooks brały w tym silny udział. I na koniec, proszę Państwa, myślę, że warto przytoczyć słowa jednego z najwybitniejszych polskich, światowych uczonych, Mariana Smoluchowskiego, który niestety zmarł bardzo młodo, a wiemy dzisiaj, że był pewnym kandydatem do Nagrody Nobla z fizyki, który powiedział właśnie to, czym zaczynałem wykład, że kobiety odznaczają się przecież pewnymi specjalnymi zaletami, drobiazgową sumiennością i mrówczą pilnością pracy, które to powinny im dawać wybitne uzdolnienie w kierunku na przykład chemii, gdzie ważną rolę grają systematyczne, mozolne poszukiwania i doświadczania. Kobietom, które wstępują na drogę naukową, powinno się ułatwić ich powołanie. Powinny nareszcie zniknąć wszelkie zewnętrzne przeszkody, owe śmieszne przesądy, owe przestarzałe poglądy, które zamykają dostęp kobietom do niektórych instytucji naukowych, które im utrudniają kształcenie się, pracę naukową, dostęp do katedr uniwersyteckich. Niech tu, jak na każdym innym polu, panuje zasada wolnej konkurencji. Oby ta konkurencja była jak najbliższa, pisowna jest oczywiście oryginalna. Słowa wypowiedziane w latach 20. ubiegłego wieku, myślę, że, chociaż nie chciałbym, żeby tak było, chyba jeszcze czasami nadal dziś aktualne. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.